Cześć wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Final Fantasy VI na kanale i chyba musimy wrócić do Narsze? Ponieważ całe nasze życie i cała ta fabuła z jakiegoś niejasnego dla mnie powodu kręci wokół tej miejscowości? Ponieważ nie mam bladego pojęcia, co w ogóle w sumie dzieje się w tym momencie w fabule tej gry. Nie wiem, jaki jest nasz cel, jakie jest nasze przeznaczenie, nie wiem, czego w sumie nasza drużyna w ogóle chce od życia tak de facto. To jest to w ogóle miejsca, przy którym jeszcze nigdy nie było? Czy ja powinienem je zwiedzać? Więc to fuck that shit, zobaczmy, co jest na przykład tutaj, zamiast lecieć do Narsze, w którym byliśmy już 4000 razy. Okej, okay, mamy jakiś imperialny posterunek. To jest też takie w ogóle fajne budowanie klimatu, nie? Że jakby mamy te imperialne posterunki, to wszędzie kręcą się ziomeczki. Możemy tutaj wejść, wiecie, jako Terra, bardzo poszukiwana oso. Trans? O Jezu, mam Fairy Mode, okej. Jako ta bardzo poszukiwana osoba i ogólnie no problemo de facto. Gra nigdy nie ustaliła, co robi ten trans, tak, więc wiecie. To jakaś transformacja, moje ataki będą silniejsze. Póki co nie mogę doczekać własnej tury, a co dopiero dalej, tak, więc nie wiem. A, świetnie, jakby kastowanie trwało tak długo, że Terra wyszła z transu. Okej. Okay. Pafefik. O, Saiyan nauczył się nowej techniki miecza. To mi się też podoba. A, wrócić drużynę. Tak, to jest moja konsekwencja, tak? Okej, okay, świetnie, to... Ale wygrałem... O mój Boże, jak... A... Jakby mi jest tak bardzo jakby brak słów momentami na tą grę. Ogólnie... to jest, bo ja, to jest nowy rzut nagrań, jako że to jest de facto prawie, że gra na ślepo nagrana z mojej perspektywy. Wiecie, coś tam liznąłem, coś tam pamiętam z dawnych lat, ale bez przesady. Cen. To jest prawie właśnie, że seria na ślepo nagrana. I tak dopiero jakby zbieram myśli i kontempluję to wszystko, do czego tutaj dochodzi. Przeważnie między odcinkami, bo wiecie, mam czas się nad tym zastanowić, nie muszę się martwić. Okej. Okay. O, proszę, kupiłem samona od tego gościa. Jak kurwa randomowo. Tak, właśnie zbieram myśli dopiero między odcinkami, bo wtedy mogę sobie na spokojnie, bez komentowania, bez zabawiania was, przemyśleć, co się w ogóle działo na ekranie i tak dalej, i tak dalej. I holy shit, jaka... Ta wyprawa Terry, i mówię tylko o Terrze, jako o postaci, o konkretnie o niej, jakie to jest niezasłużone wszystko. I zastanawiam się, co mam na myśli, ale pomyślcie, Terra w tym momencie, jakby jej głównym celem w tym wszystkim od samego początku było odzyskanie wspomnień. To był jej główny cel, jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o jej personalny ark. I co Terra zrobiła, by ten ark pchnąć do przodu? Terra została uwolniona przez kogoś innego, przez Loka, z... Ona się de facto spadła i się uwolniła. Nie przez siebie w każdym razie, z imperialnej władzy, korony, wiecie, hipnotyzera, czy jak to się tam kuźwa nazywało. I... Zrobił to dla niej ktoś. Potem obronił ją Lok. Potem obronił ją Edgar. Dotarła, niesiona przez tą dwójkę, do kryjówki rebeliantów, którzy powiedzieli jej: ej, dziewczę, ty moje, masz jedną robotę. Tą jedną robotą jest pogadaj z Esperem, by stanął po naszej stronie, więc wracamy do Narsze. I Esper wysłał ją na wyprawę, odblokował jej transformację i wysłał ją w piździet do Zozo, gdzie uratował ją Ramuch. Gdzie Ramuch sam z siebie powiedział, o, żeby ona się lepiej poczuła, wy, drużyno, nie Terra, wy, drużyno, musicie ruszyć do imperialnego ośrodka badań i przynieść jej MacGuffin. I wtedy, kiedy ona była nieprzytomna, otrzymała MacGuffin, gdzie wspomnienia jej ojca i matki pobudziły ją do życia i odzyskała dzięki temu wspomnienia i zyskała transformację. Terra nie zrobiła nic we własnej
przygodzie, nie zrobiła nic we własnej wyprawie. Dosłownie jest popychana dalej przez innych. I gdyby chociażby stała za nią jakaś moc, czy coś takiego, wiecie, gdyby to, co było ustalone na początku, że Terra jest tym totalnym walki psów, co? Tym totalnym badassem, super magiem, jakby absolutnie laską nie do zdarcia, jeśli chodzi o potęgę magiczną, no to spoko, jakby przynajmniej, wiecie, ona wnosiłaby moc do tego. Moc też może być charakterem, to jaką, wiecie, prezencję i siłę ma postać, to też może być charakterem, jak najbardziej, ale Terra nie ma nawet tego, Terra trzeba cały czas ratować i nawet czysto gameplayowo w walce jest super nieimponująca, zwłaszcza, że potem poznajemy Celeste, która jest jakby Terrą plus i potem dostajemy Magisite'y, które z każdej postaci robią Terrę lub Terrę plus. Tak więc... Chryste Panie, to jest fatalne. Wiecie, mogę sobie disować takiego Squalla z Finala 8, którego nie lubię i który mówię, że jest... Bardzo dużo rzeczy jest mu zaproponowane, mimo tego, że totalnie na to nie zasługuje, ale przynajmniej wiecie... Mamy to, że jest pojętym uczniem, mamy to, że jest pojętym wojownikiem, mamy to, że jest asem wśród swoich i faktycznie, wiecie, zdaje te egzaminy i tak dalej, więc jakby przynajmniej z tej strony wyczuwamy ze Squalla to, że coś go prowadzi, jakaś moc, a tutaj nawet tego nie ma. Wiecie, przynajmniej kiedy w Final Fantasy X Tidus jest nieimponujący pod każdym względem, to gra robi całkiem dobrą robotę w pokazaniu, że Tidus, mimo tego, że to z jego perspektywy patrzymy na tą historię, jest poboczną postacią swojej historii. Jakby nigdy nie rozchodzi się o niego. Tidus bierze, wiecie, pierwszy plan dopiero na sam koniec gry, kiedy twisty z Narakandem, żeby, wiecie, nie zepsuć ludziom gry, którzy oglądają tą serię z szóstki, ale nie znam dziesiątki. Całe twisty z Narakandem, wtedy Tidus ma coś do powiedzenia, ale no... Sam Tidus jest bardzo nieimponujący, ale celowo, a tutaj no, cała nadzieja jest w Terrze, wszyscy wracają do Terry, wszyscy pilnują Terry, tylko że dlaczego? Czekam na ciebie, proszę za mną. O, banan. Ponownie się spotykamy. Och, przybyliście. Ludzie z Narsze w końcu zdecydowali się walczyć z Imperium. Jak poszły sprawy w Vector? Rozumiem, jasne, dobrze. Wiecie, jesteśmy mistrzami języka migowego, ale tego akcentu, gdzie w ogóle się nie ruszacie, tylko po prostu przekazujecie informacje mrugając. To jest akcent wśród języku migowym, wiem, znam się na tym. Rozumiem. Staraliśmy się opracować plan, by użyć zasobów Narsze i maszynerii Figaro, ale... Nie mamy wystarczająco jednostek, by atakować Imperium. Jeśli Imperium przegrałoby z ludźmi z jakiegoś, świecie małego, gównianego Narsze, to naprawdę znaczy, że sami się podłożyliście, że ta wojna nie jest tego warta. Imperium nie było zagrożeniem, tylko ludzie są chujowi. Nie mamy wyboru, tylko otworzyć zapieczętowaną bramę. Masz na myśli bramę do świata Esperów? Nigdy nie pokonamy Imperium bez ich pomocy. Zapieczętowana brama spoczywa na wschód Imperium. Kiedy ją otworzymy, Espery mogą zaatakować stamtąd, kiedy my odpalimy inwazję z północy. Atak z dwóch frontów. Ale musimy odnowić więzy zaufania, które kiedyś istniały między ludźmi i Esperami. Musimy zmusić Espery do zrozumienia. I znam jedną osobę spośród nas, która może ich do tego zmusić. Terra? Czy Terra teraz powie coś żałosnego? Jeśli ludzie i Espery są kompatybilni... Jeśli byliby niekompatybilni, nigdy bym się nie urodziła. To chyba jest inna kompatybilność niż teraz potrzebujemy. Nie potrzebujemy orgii jakby z bestiality, tylko potrzebujemy jednostek bojowych. Twój ojciec i matka nie mieli żadnej więzi ze sobą, jakby to był spontan. Zrobię to i tylko ja mogę to zrobić. O, świetnie. Widzicie, to jest to. Zero
emocjonalnego impaktu, na zasadzie tu powinna być cała rozmowa, jakby ej, pierwsze primo, jakby to jest to, do czego chcecie kurwa uniknąć, chcecie uniknąć wojny magii i wywołujecie ją w tym momencie. Jeśli sprowadzicie to espery i Imperium użyje mocy esperów, to dosłownie doprowadzacie do wojny, której chcecie kurwa uniknąć. Drugie primo, espery bardzo jasno się wyraziły, że nie chcą brać udziału w bitwach, jakby espery to są te super mocne stworzenia, które jeśli by chciały, to mogłyby wygrać, ale nie zrobiły tego, bo po prostu nie chciały tego zrobić. Co? Nie będę, chociaż... To jest lepsze od miecza Terry? Terra nie potrzebuje tego miecza, prawda? Nie jest Seles. Dobra, wyjebane. Aha, jeden. Nienawidzę tego. Nienawidzę, że to jest tylko jeden damage'a więcej. Jakby, Chryste Panie, goddammit. To jest tak, espery mogłyby to skończyć, a nie skończyły tego, a my teraz zrobimy to, czego one bały się wcześniej i tego, czego chciały uniknąć, czyli wbijemy im z butami do ich świata, otworzymy ich bramę, która jest, by the way, jedyną rzeczą, która broni ich przed Imperium. Okej, postawiliśmy was przed faktem dokonanym. Teraz zapierdalajcie ku naszej uciesze, gnojki esperaśne. To jest bardzo złe, to jest super złe, bardzo mi się to nie podoba. I Terra jako ta, która teoretycznie powinna chcieć szczęścia esperów, powinna powiedzieć: ej, to nie jest ich walka, to nie jest ich sprawa, nie mieszajmy ich do tego. To nie są bezmózgie drony, tylko żywe istoty, które chcą uniknąć konfliktu. I moi pobratymcy, jakby nie róbmy tego po prostu. Ej, idź spoko, jasne. Otwórzmy tę bramę, wpuśćmy Imperium do środka, postawmy te ziomeczki przed tych ziomeczków przed faktem dokonanym. Cóż, może kuźwa później, tak, prawda? Dobra. Podoba mi się to, jak nie ma w ogóle totalnie żadnej konsekwencji, że no właśnie, wiecie, latamy z tym statkiem nad terenami Imperium. Na wschód od Imperium, więc zakładam, że to tutaj. No, teraz mam kascenkę, to dziwne. Nie ma żadnych strażników. W dalszym ciągu nie powinniśmy tutaj sterczeć, ruszajmy. Jasne. Czy mogę wchodzić do budynków? Czy mogę okradać budynki? No, nie. Budynki nie mam żadnej wartości. Goddammit, strzelam po schodach. Help me. Nie mogę, kurwa, przejść. Tu widzę most, ale teraz nie chcę niego wskoczyć. Świetnie. A, muszę przejść górą. To pułapka, prawda? Wchodzimy prosto w pułapkę. Jakby otwieramy tą bramę dla Imperium, prawda? Jakby nie ma innej możliwości. Wyczuwam pułapkę w tej skrzyni. A nie, to Assassin Dagger. Kazekiri, które już mamy. O, świetnie, cudownie. Mam wrażenie, że to może być większa przeszkoda. Nani? Zombie Dragon, jasne. Mam wrażenie, że ta lawa może być większą przeszkodą w dotarciu do samonów niż jest... brama. Lawa, brama, tak. Słowa. A, okej. O nie, to mój największy wróg. Rzecz wymagająca cierpliwości. Czy mi zabrało życie? Pewnie tak. Czyli ten fragment zostaje. Okej, nie mogłem wejść na brzeg. Cudownie, widzę, że ewidentnie most dochodzi kurwa do brzegu, ale...
Na, bojo! Wygnaniec i dragon zombie. Mimo tego, że nie jest to obszarówka, to myślę, że w dalszym ciągu... co miałem mówić, myślę, że ta piła znacznie bardziej opłaca się, mimo tego, że jest na jednego. Oczywiście ogień leczy te ziomeczki. Cyan ma teraz super nowe, fajne combo fajności. Życie jest dobre. Czyli to są zawsze 4 ciosy, by the way. Świetnie. Outcastie mają całkiem sporo życia. Posiadanie piły łańcuchowej u Edwarda całkowicie usunęło... co miałem mówić, nim mój kot wszedł mi w paradę. Posiadanie piły łańcuchowej u Edgara usunęło całkowicie potrzebę używania jakichkolwiek ataków zwykłych. Oj. Na szczęście, z tego co widzieliśmy, to Dragon Zombie jest podatny na... Czemu can't use magic? Bo jeszcze nie opanował żadnego zaklęcia. No tak, to ma sens. Czy ty masz leczenie? Masz leczenie, dziewczyno. Oj, to całkiem leczenie, żeby nie było. Expulsion. Spodziewałem się jakiegoś powodu walki, nie wiem czemu. A co się zmieni? Czyli muszę dojść do samego końca, tak? Nawet nie! Tu koło skrzynki. Zapierdalaj Terra! Nie, jednak nie koło skrzynki. O mój Boże, już nienawidzę tej lokacji! Cóż za zabawny projekt, ależ to ktoś fajnie wymyślił. Jezus Maria. Muszę iść w ogóle chyba w dół, tam mi się teraz wydaje. Nie, tutaj duszę w dół i nie mogę iść w dół, świetnie. Czy to zniknie? Tutaj nie zniknie ostatni klocek. Boy, czeka mnie nie lada zabawa. Chainsaw. Flurry. Dla urozmaicenia będę używał też innych kombosów Sabina, bo nie wydają się mieć one jakiejkolwiek różnicy, poza tym, że są obszarowe czy też nie. Poza faktem, że to lubi się spłudować, kiedy przeciwnik jest latający, co czyni suplex niestety chyba najbardziej bezużytecznym techniką, bo Sabin sam wybiera swój cel. Przynajmniej poziomy ładnie lecą. I tego się trzymajmy. Oby to nie zniknęło. Dobrze. Oby to nie zniknęło. Dobrze. Po tym jak odkryłem piłę mechaniczną Sabina, wróćcie, Edgara. Okej, to jak mogę tam dojść w takim razie? Chciałem powiedzieć, po tym jak odkryłem piłę mechaniczną Edgara, chcę zbierać każdą skrzynkę, bo nuż jest więcej overpowered tools, ale nie widzę przejścia dalej i to jest trochę niepokojące. Tak, tutaj nie ma elementu łączonego nigdzie, na tyle na ile widzę. Chyba, że coś przegapię, ale mam wyjebane aktualnie. Aż tak mi nie zależy. Dobra, tu mamy... Jest ok. Ogólnie walki są tak częste, że średnio mogę się skupić na eksploracji, bo nim dojdę... do czegoś konkretnego, to...
I tak już wiecie, przerywa mi to walką i nie mogę się skupić i potem wczytuje mi się ponownie ekran i muszę, nie wiem, porównywać informacje ze sobą z przeszłości, tak więc no nie działa to zbyt dobrze. Dobra. Sabin nauczy się Blizzard. Uwielbiam to w starych finalach, kiedy nie widzimy fizycznie, gdzie jest postać. To jest jedna z moich ulubionych cech. Dźwignia. Okej. No, nie podniecaj się aż tak, Drakeju, albowiem dźwignia nie jest dla ciebie. Dźwignia jest tylko dla nie ciebie. Przemieniłem przypadkiem Terrę, nie chciałem tego robić. Oś, jakby widzieliście, jak szybko to minęło? Dosłownie kliknąłem atak i nie zdążyłem doczekać do wypełnienia komendy. What the fucking bullshit. O mój Boże, on ma płonące szpony. Oj, uleczyło go podwójnie. God damn it. A no tak. Ja też w ogóle zapominam o fakcie, że techniki Sabina nie biorą widocznie i wiecie, cech, God damn it. Z jego broni, tak więc jego ataki, jego techniki nie są ogniste, mimo tego, że ma ogniste szpony. Legendy podają, że pewnego dnia Terra się uleczy. O, uleczyła się, cudownie. Jej. Full health. Płonący Sabinowie, wow. Tak, część finala ma definitywnie zbyt częste walki. Genji Glow, to jest powracająca część ekwipunku. O, wiele zbyt częste walki. Typowo mam wrażenie, że całe Final Fantasy VI ma częstotliwość walk ostatnich dungeonów z, nie wiem, finala 7, 8, 9 i tak dalej. Gdzie też mnie to irytowało, więc to nie tak, że wiecie, te gry są tutaj lepsze pod tym względem, ale tam był to ostatni dungeon, a tutaj jest to all the fucking time. No Sajan, zaraz wiem, że trzeba go uleczyć. Jezus Maria, czy... O, dziękuję. Czekanie na magię w tej grze też jest zabójcze, mam wrażenie. No dobra. Tylko outcast. A i by the way, ten cały dungeon z walkami ustawionymi na tak średnio co 3 kroki, dwa typy wrogów. Outcast, zombie dragon. All the fucking way. Okej, okay, więcej dźwigni. Mamy to i mamy... Bandytę! Oni to ninja! Ociechuj! Pan ninja jest mocnym zawodnikiem, ostrym motherfuckerem i ogólnie całkowicie hardkorową osobą w moich oczach. Jest martwy. Jest też martwy. No! Okej, okay, on chciał zdobyć skarby zakopane pod jakąś klatką schodową, pod schodami. Właśnie się kuźwa uleczyłem, a tutaj mamy, o mój Jezusie. Dobra, okej, wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Prześpię się tak czy siak.
Tera ma piękny, gustowny, różowy namiot. I wiecie co? Tutaj sobie zakończymy, bo nie chcę, żeby te odcinki trwały zbyt długo. Wolę natrzaskać sobie zapasu. Tak więc tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do usłyszenia w Final Fantasy 6 u mnie na kanale. Pa, pa!